A władca piekieł, kurwa. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. Ja jestem największą gwiazdą w tej federacji. Rozpierdolę, kurwa, was wszystkich. Słyszycie mnie tam, kurwa, śmiecie? Możecie szczekać o walkę ze mną. Ja jestem, kurwa, dobra, gwiazdą. Powiedziałeś, że troszkę cię to ruszyło i bardziej wkurwiło cię to, że on śmie mówić, że zakończy twoją karierę w rapie, na którą pracujesz latami. No, tak jak mówiłem, Ferrari jest tutaj na jeden rok, na dwa lata popularny i to tyle, a ja na swoją pozycję w rapie pracowałem wiele lat. Może jest faktycznie tak, jak BDS trochę mówił, że nie mam obecnie popularności i wielkich zasięgów, ale też nie jest też tak, że potrzebuję jeść boxdelowi z ręki, bo mam co do garnka włożyć. Co mogę powiedzieć? Mówisz, tak samo mówisz, że jestem gwiazdą na rok, stary. Ty nawet nie sięgasz wzrokiem, twój wzrok nie jest w stanie sięgnąć tam. Kurwa, chuj w tą wodę, gdzie zajdę, stary? Ja sobie za miesiąc lecę, kurwa, do Las Vegas, grać na Mistrzostwach Świata w pokera. Chłopie, jestem osobą, która staje się gwiazdą interkontynentalną, a jak nauka pójdzie do przodu w ciągu 10 czy 20 lat, to międzygalaktyczną. Nie dorastasz mi do pięt pod żadnym kątem, stary, a jak zacznę być raperem, się skończyły leki. Zacznę być raperem, nie przerywaj, panie kulturalny i kurwa charakterny, honorowy. Jak zacznę być raperem, to będę kurwa lepszym raperem od ciebie. Nie będę tylko lepszym freestylowcem, bo nie poświęcę 10 lat życia, żeby siedzieć kurwa zamknięty w pokoju i nawijać sam do siebie rymując. Ty, kurwa, ciebie powinni zamknąć w psychiatryku Ferrari na więcej niż 10 lat, ale okej. Okay. Nie wiem, nie słyszę, co on mówi. Strasznie słabo słychać tutaj. Powtórz, Filipek, że powinieneś trafić do psychiatryka. Tak powiedział Filipek. Na oddział zamknięty, był kiedyś taki zespół. A widzisz, tak jak powiedziałem, nie sięgasz nawet tam wzrokiem, stary, bo tobie się nie mieści w głowie. Ja wiem, że wszystko jest możliwe. Stary, na mnie nawet nie trenowałbym na takiego, kurwa, małego karakana jak ty, bo dla mnie to byłby wstyd. Rozpierdolę cię w pierwszej rundzie, boxer daje mi 100 koła i lecę szaleć do Vegas na Mistrzostwach Świata w Pokera World Series of Poker. Już, kurwa, nie żyjesz. Tylko jeszcze sobie z tego nie zdajesz sprawy. Ty się wcale nie różnisz od Dariusza Lwaka Zimierczaka, stary. Ale czemu, kurwa, cały czas mi przerywasz? Stary, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, co cię czeka i w co się wpierdoliłeś. Syn Najmana, ktoś tak powiedział, miał rację. Norbert, idziemy spać. Tylko ma trochę lepszy rekord i jeden knockout w karierze. Dobra, przestań pierdolić o moim rekordzie. Słuchaj, w MMA mam 2-3, w tym dwie porażki z Polakiem. Dwa razy go najebałem. Mój prawdziwy rekord w MMA to jest 5-1, a teraz będzie, kurwa, 6-1. Zapamiętaj sobie, Polak przegrał ze mną dwa razy, jest fake championem i ja tutaj zarzekam się przed wami wszystkimi, że będę miał ten pas, kurwa, prędzej czy później. Ja władca piekieł, kurwa. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. Ja jestem największą gwiazdą w tej federacji. Rozpierdolę, kurwa, was wszystkich. Słyszycie mnie tam, kurwa, śmiecie? Możecie szczekać o walkę ze mną. Ja jestem, kurwa, dobra, gwiazdą. Nie macie ze mną szans. Bez treningu cię rozpierdolę. Zapamiętajcie moje imię. Amadeusz Ferrari. Mocne. Mocno. Władca piekieł. Żarty się skończyły. Lubię cię, ale to twój koniec. Nie wiesz, co się wpierdoliłeś. Zobaczysz. Wiewiór. Nie, żarty żartami, ale stary, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że nie ma znaczenia, ile trenowałeś. To nie ma żadnego znaczenia. Mam coś, czego nie ma ciebie. Dobra fryzurka by. Masz ten style. Dzięki, dzięki, kurwa. Dziękuję, panowie.